Krośnie Meza, Mistrzostwo Piątej Ligi, druga Liga Śląska, pomiędzy Drzami Energia Szczerwice, LKS Orzeł Łękawica. Goście stroje niebieskie, gospodarze czerwono-białe, a sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Bartosz Jeszcz. Asystują mu Adam Kuczera i Przemysław Kuczera. Thank you.
1-0 dla MFK Czołówce Dziedzica. Bramkę zdobył zawodnik z numerem 7, Szymon Dyrtek. Kontaktu drużynie gospodarza na pierwszej serwisie został ukarany zawodnik numerem 3, Marcin Studencki. Thank you.
gości. Może mam taki, co został ten zarządnik numerem 8, Seweryn Zaputa. Yeah.
Sędzia główny dzisiejszego spotkania, Bartosz Jerzy, któremu asystują Adam Kucera i Przemysław Kucera, rozpoczął drugą część spotkania pomiędzy drużynami MLK Szczecin, Sędzice, LGS Rzeszów-Rękawica 1-0 dla drużyny gospodarzy. Goście stoją niebieskie, gospodarze czerwono-białe. Żółtą kartą wyrzucenia gości Pożar Rękawica został ukarany zawodnik numer 20 Kamil Gazurek.
Kolejna żółtaka w drużynie gości. Poza Łękawica zobaczył zawodnik z numerem 9, Filip Moliczek. Pierwsza zmiana w drużynie gospodarza, MKS Czechowice Lice, Wojsko Puszcza zawodnik numer 14, Adrian Pidera, podziękuję mu za grę. A drugie miejsce z 11, Konrad Kopczan. Podwójna zmiana w drużynie gości Orła Łękawice. Na boisku pojawi się zawodnik numer 23 Robert Nurzek i z 15 Jakub Kos.
Zmiana w drużynie gospodarzy kontuzjowanego
Maxa Studenckiego, któremu podziękujemy za grę z numerem 3. Zmienia zawodnik z numerem 22, Mariusz Dusi. Yeah!
Zmiana później gospodarzy, Polsko opuszcza Robert Wieczorek z numerem 21, podziękuję za grę. A w jego miejsce z 19 Patryk Wieczorek. Żółtą kartą drużynie Pawła Mekalica został ukarany zawodnik numer 27 Damian Biel.
Mamy pierwsze ojce dziedzice, czyli Pagrębie z numerem 17. Thank you.
Ogólna zmiana w gości, Ola Kawica, na gość projekt się zarobił z numerem 22, Marcin Pośpiech i z 18 Michał Tomaszek. Thank you.
Zakończyło się dzisiejsze spotkanie pomiędzy drużynami MRK Strzałowice Dziedzice a Ozor Łękowica. Było to starcie po pierwszej kolejce lidera i wicelidera. Wynik 1-1. A bramki zdobywali Szymon Dybtek i Sebastian Pępek dla drużyny gości.